No dzień dobry, witajcie. Dosłownie przed chwilą wzeszło tutaj słońce w Zakopanem. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Pięknie ten śnieg nam tutaj się odbija i odrobinki śniegu w świetle słonecznym. Dosłownie przed chwilą tutaj wzeszło słońce. Jest już godzina chyba 9. No to późno, wciąż późno to słońce. Wschodzi tutaj szczególnie bliżej Tatr, no ale Giewont, przyznacie sami, wygląda przecudownie, przepięknie. Dzisiaj lekkie podmuchy wiatru to niezbyt dobra informacja, jeśli chodzi o Puchar Świata w skokach, bo no z pewnością ten wiatr nie pokrzyżuje planów, jeśli chodzi o zawody. Natomiast no może zdarzyć się tak, że ten konkurs będzie troszkę wypaczony. No ale cóż zrobić? Popatrzcie się, jak pięknie wygląda dzisiaj Giewont. Może troszkę zbliżymy. Albo jeszcze bardziej zbliżymy. O, proszę zobaczyć teraz, jak na dłoni, przepięknie. Widać, że tam ten wiatr troszkę zwiewa gdzieś tam śnieg. Dobra, oddalamy ponownie i proszę zobaczyć. Teraz spójrzmy na Zakopane, które pod naszymi stopami już w słońcu, bo na Gubałówce to słońce wschodzi wcześniej niż właśnie tutaj bliżej Tatr. Pięknie, lekki mróz, to znaczy gdzieś jakieś 3-4 stopnie poniżej zera. No i piękne dzisiaj, przepiękne krajobrazy. Śnieg oczywiście skrzypi pod stopami, możecie to teraz chyba delikatnie usłyszeć. O! No i tylko uważajcie w górach, bo oczywiście niebezpieczeństwo zejścia lawin, zimowe warunki, także polecam spacery do schronisk po dolinach, a wyżej się nie pchajmy, no chyba że ktoś jest bardzo doświadczony i dobrze wyposażony. Popatrzmy jeszcze przez moment na piękny widok na Giewont. Pozdrawiam.